Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w pierwszym odcinku z FIFA 24, a w zasadzie z FC 24. A dzisiaj zagramy sobie taki klasyczek na moim kanale z pierwszego meczu, czyli Polskę-Niemcy. No tutaj zagrałem wcześniej jeden mecz, żeby się rozgrzać. No i gra mi wybrała klasę światową jako przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze na samym początku chciałem wam powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na jedną rzecz przy podstawowych ustawieniach. Na fakt, że zagrania ręką są wyłączone. Więc jeśli chcecie nadać tej grze trochę więcej realistyki, no to myślę, że warto je włączyć. Choć momentami losowo dostajemy karne i inne rzeczy. No ale zresztą zobaczycie sami. Mam nadzieję, że nie spotka nas to w sumie w tym meczu. No ale, well, zobaczymy. Wybieramy stroje. I teraz tak. Jak według was, dajcie znać w komentarzach, powinien wyglądać nasz skład. Ja zacznę z podstawowym. Jedyne co bym tu zmienił, to być może wybrał kogoś z rezerw. Tylko pytanie, czy my mamy kogoś tutaj takiego sensownego. Może Szymańskiego byśmy wrzucili. Jak sobie patrzę, tak się zastanawiam. Szymański jest SPO, wrzućmy go za Grosika. Wrzućmy go za Grosika, zobaczymy, jak to będzie wyglądało później w trakcie meczu już. Natomiast całą resztę zostawiam bez zmian, tak żeby jak najbardziej oddać realistykę. No i jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Myślę, że będzie dobrze. Zaczynamy. Mili Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy oczekiwania dobiegają końca, a my możemy w końcu przekonać się, ile warte były przedmeczowe analizy i dyskusje. Zaraz zaczynamy, mam nadzieję, wielki mecz. Całkiem fajnie wyglądają te... Całkiem fajnie wygląda ten wstępniak, ale to, czego mi brakuje, to jakichś takich... Nie wiem. Za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Więcej emocji w tym komentarzu, bo mam wrażenie, że jest taki jakby generowany przez AI. Ale teraz dobra, skupmy się na meczu, na spokojnie. Kędziora, no i już zdupił na samym początku. Oczywiście bez streama, Boże, już przyzwyczajony do streamowania. Bez nagrywania szło mi dobrze, więc pewnie teraz będzie szło mi klasycznie bardzo źle. Ale zobaczymy. I żeby was wprowadzić w meandry mojej FIFA, bo ostatnią FIFA, którą grałem, to była 19, więc minęły 4 lata i to grałem tak, że zagrałem może 20 godzin, więc no, niewiele pamiętam z tego grania, szczerze mówiąc. I jestem trochę w szoku, że gra stwierdziła, że klasa światowa to jest dobry wybór dla mnie. Ja bym sobie na pewno takiej klasy nie dał. Zacząłem w ogóle... Pierwszy meczyk zagrałem na zawodowcu. I kurna, szło mi nieźle, więc... Zresztą nie bez powodu dał mi taką rangę, jaką dał. W sensie taką trudność przeciwnika. Swoją drogą, mam nadzieję, że będziemy mieć jakiś rzut rożny, bo chciałbym go wam pokazać też. Jest całkiem inny, nie? Naprawdę, przynajmniej z tych, co ja pamiętałem. No nie grałem też w 23, więc... Ciężko powiedzieć, co tam było. Ojej, ja tak nie mogę grać, co ja robię, kurwa. Jest 10 minuta meczu, a ja gram jakąś totalną kupę, nie? Dobra, do boku. I teraz na spokojnie, rozciągnijmy to troszeczkę. No ale to moi też powinni ruszyć dupsko, no jakby... Co, ja sam mam tu biegać? To gracz tego samego gatunku, co legendarny Gerd... Kurde. Dobra, na spokojnie. Bramkarz to broni, tutaj lewym jeszcze. Swoją drogą widać różnicę realności twarzy między wcześniejszymi edycjami a tą i widać, że tutaj, no, trochę brakuje, kurde, temu FC do FIFA. Tak według mnie przynajmniej, no nie wiem. Może teraz jeśli chodzi o wygląd twarzy, nie? Bo faktycznie wyglądają troszeczkę gorzej. Mimo wyglądają troszeczkę gorzej, mniej realistycznie przede wszystkim. Zieliński. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Jezus, ale nie tak! Dobra, na spokojnie. Krychowiak, weź mu tą piłkę, no. Proszę ja ciebie. Thomas Müller.
Dobra, Miller tutaj, dobra, ograny, dobrze. Skóraś. Do Krychowiaka. Krychowiak do Zielińskiego. Zieliński na spokojnie, do Lewandowskiego. Lewandowski! Ajajaj, no ale no nie tak. Nie w obrońce, no to w bramkę ma być. Oj, 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 niedobrze jest, niedobrze jest. Bardzo jest niedobrze. Kurwa, wiedziałem! Wiedziałem! Ale Gnabry to trafił. Troszeczkę ta gra jest, mam wrażenie, zlagowana. Ale zresztą tak jak widać po tych filmikach. Ja nie wiem, z czego to wynika. A niby stałe 60 FPS-ów wrzucone. No, for Deutschland, a już jeden taki mówił. Teraz w wyborach bierze udział. Dobra. Ale mniejsza o te polityczne tutaj niesnaski. Trzeba to przynajmniej wyrównać przed tą przerwą, no. To nie może być tak, żeby nas... Niemcy ogrywali. No! Kurwa, no nie tak! Panowie, no trochę... Trochę takiego wyczucia w tym meczu, no. Ale to tak jest, nie? Że kurde, jeden mecz zagrasz dobrze. Generalnie skończyłem na klasie światowej wcześniej 4-1, więc... Wydawałoby się, że no dość dobrze mi poszło. No a tutaj widzę, że... Zaraz mi ktoś napisze, że bajki opowiadam, kurna. Zieliński może wybierać, komu poda. No podaj, podaj, dobrze! Dobrze! No! Brawo! Kurwa, brawo! Kolejny gol, tylko w drugą stronę! Czy ktoś... No brawo! Ja pierdolę! No ale żeby Milik strzelał... No kto to widział? No Lewandowskiego to ja rozumiem, no ale Milik żeby strzelił. Tak czy siak, dobrze jest. Najważniejsze, że jest bramka. Łooo, tu za przejęcie Krychowiaka. Przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Ajajaj. Ja trochę przekombinowałem, mogłem od razu strzelać. Ale mamy ten rożny, o którym wam mówiłem. Wykonuje go Zieliński. I to, co jest właśnie ciekawe, to to, że po pierwsze możemy ruszać strzałką, w którą stronę ma ten rożny wyjść, ale po drugie możemy ustalić, w którą część piłki ma trafić tak naprawdę wykonawca, więc spróbujmy. Oj, trochę za nisko. Trochę za nisko to było, trochę za nisko. Bo nawet ładnie te trybuny wyglądają, muszę przyznać. O, niedobrze. No, 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 no. O, dobra, dobra. A, dobra. Rzut wolny mamy, dobra. Podkręcenie i siła, wykorzystaj myszkę. Ale ja nie gram na myszce, ja gram na padzie. Swoją drogą, ten pad ma już 10 lat. A następnie ustal siłę strzału. O kurna. O kurna. Ej, mocne to jest. Odkręcenie wewnętrzną częścią stopy, czyli teoretycznie jak dupnę tak, to powinno to siąść, teoretycznie. Na 3 i... No to o, trochę, trochę za słabo. No trochę... Boże! Jezus Maryjko, B-klasa, nie? I to nawet nie, w sumie to jakieś młodziaki. Chociaż i tam pewnie by lepiej to wykonali. Swoją drogą, słuchajcie, na ten piękny dzisiejszy odcinek sobie aż ubrałem koszulkę sędziowską, która swoją drogą ma już trochę lat. Też gdzieś koło 10 jak pad. Ale mówię, nie no, no taka okazja to musi być. Dobrze, dobrze, brawo! Bardzo dobre to przejęcie. Tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Bardzo dobrze to wybronił. Dobra, teraz tylko nie dać im dokładnie. Nie dać im tu nic zrobić na tym dośrodkowaniu. O, no i to mi się podoba. No tak to mogliby częściej zagrywać. Dobrze. Do Lewandowskiego, no ale i zablokowany, kurna. A było już tak dobrze, no. No i teraz...
Aj, nie, za mocno. Nie mogę ich też turbować, bo nie chcę tutaj dostawać żółtych kartek niepotrzebnie. Dobrze! Brawo, brawo. I teraz Krycha. Krychowiak, aj, nie tą nogą! Dobrze, przejęte. No ale, no nie daj tego! Kurwa, no nie tak! Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Dobra, tu już raczej 2-1 nie będzie, przynajmniej nie od nas. Chociaż kto wie? Dobra, robimy kontrę. Robimy kontrę do lewego, lewy, kurwa, biegnij! Robert Lewandowski. No nie tak! No co on zrobił? Nie, kurwa, nie wytrzymie! Czemu on tego nie strzelił? Tylko przebieg! Co tu się odjebało? Zaczynamy drugą. Kurwa, no nie możemy tak grać. Mamy remis, ale obie drużyny zamierzają. Panowie, no. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. Dobra, teraz trzeba się skupić trochę na gierce i faktycznie spróbować to wygrać. Bo póki co to wygląda to dość słabo. Dobrze. Brawo. Do środka, cyk. Pyk. No i odegraj mu to do przodu. Dobrze. Bardzo dobrze. I teraz strzał. Kurwa, jest. Dobrze. No i to ja rozumiem, kurwa, to ja rozumiem, no. Zielu, no by tak dalej. W ogóle Robert tutaj jakiś siwy. Co się dzieje? Chłop siwy jak cholera. Możemy zmienić Krychowiaka na linę tego. No na razie bym się nie podejmował. Zobaczymy, co wydarzy się jeszcze, tak myślę, do 70, 75 minuty. Wtedy będziemy zmieniać. Jakieś tam pierwsze zmiany podejmiemy. Antonio Rüdiger. No. Na spokojnie. O, dobrze. Bardzo dobrze. Przejęcie. No ale nie temu. Miałeś Milikowi to zagrać. O Jezus, ale rozbiegłem tą obronę niepotrzebnie. Wow. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. O kurwa, ale... O, żeś Krycha przejechał go, nie? Jest żółtko dla Krychowiaka. A, żeś go przejechał, no. Biedny Miller. Gdzie tam Müller? No, w sumie to. Kimiś będzie podchodził do strzału. Trzeba uważać. I... hop! Uwaga, kurwa! No, teraz no, no, było blisko, nie? 10 centymetrów różnicy i mielibyśmy... Było blisko. I miał, ja już miałem ciepło, nie? Powiem wam. Dobrze, odegranie. Odegraj mu to do środka ten jeszcze raz i strzał! Lewandowski, po strach bramkarzy. Tak jest! Pan piłka. Ty, ale to ja powinienem chyba poziom na legendarny zmienić w takim razie. Ale ten lewy siwy, ja pierdolę, stary, weź się pofarbuj. Kurwa, tyle pieniędzy masz i siwy chodzisz. Silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby... Dobra, na spokojnie, słuchajcie. Jozła Kimiś. Kurwa, tu... Ja w sumie zaraz mogę tego Krychowiaka zmienić, bo podejrzewam, że jak będę go tak kisił... To on skończy z czerwoną kartką, nie? Ajajaj! Dobra, na spokojnie. Nie! Teraz zaczną odrabiać. Ue, kurwa, jeszcze karnego zrobiłem? A spalony, dobra. Kurwa, myślałem, że karnego jeszcze zrobiłem. Bo mu wjechałem ślizgiem po plecach. To jak był spalony, to dobrze, to oby częściej. Dobra, na spokojnie sobie teraz zagrajmy. Bez stresów. Mamy 3-1, nie ma się co też niepotrzebnie napalać. A może jednak? Ściąga na siebie uwagę. Ej, kurwa, no nie tak!
Głową! Ajajajaj, no! Mogliby trochę przytomniej ci moi grać, nie? Mogliby, ale oczywiście po co, prawda? Dobrze, Krychowiak. No. Zagrajmy. O Jezus, nie zauważyłem, myślałem, że to sędzia. Piłka pod nogami Müllera. Dobra. A przy piłce Emre Can. Na spokojnie. No nie. Kurwa, no tak to nie możemy dawać, panowie. Lewandowski. Do Roberta, na spokojnie. Milik, pyk. Kamiński. Tutaj, Kamiński. Do Zielińskiego bym chciał, dokładnie. Zieliński do... Nie wiem, kto tu w sumie jest. Coraz bliżej bramki przeciwników. Pyk. No! Wrzuć! Ale no nie tak. No zablokował twarzą, no. W sumie mamy rzut rożny. Przydałoby się zrobić jakąś zmianę. Krychowiaka byśmy zamienili zdecydowanie na tego... A w sumie na Szymańskiego nawet byśmy zamienili. Linetty mógłby wejść za... Albo nie, czekaj. Pszołka może za Skurasia zamienimy. I na razie tak zostawmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Dla Polaków. Na spokojnie, niech się chłopaki wymienią. W reprezentacji naszego kraju. Pewnie, że tak. Na chillku, wymianka. Trzeba tu podcinkę zrobić. Pyk! O Jezu, za słabo. Za słabo. Za bardzo do środka. Był mocno naciskany. Tak nie możemy grać. Na spokojnie. Odegranie, dobrze. Do środka. O nie do tego środka, nie do tego środka. Miller tutaj atakowany. Kurna. Weźcie tego Sané tutaj, zablokujcie, no. No weźże to. Jezus, jak dobrze, że ten Szczęsny na tej bramce stoi, nie? Naprawdę. Kogo możemy? Zielińskiego na Linettego zamienić? Nie, no na razie zostawmy. Ja wiem, że oni są już zmęczeni. Centra w pole karne. Dobrze, na spokojnie. Dobrze, na spokojnie. Pressing mocny tutaj trzeba zastosować. O, właśnie. Dobrze wyglądał ten atak. Wow, Milik. Odegranie. Rodzi się kontra. Dobrze. Cyk, pyk. Pyk. I strzał. Kurna. Nie na tą nogę. Jakby on na prawą, może na prawej by to siadło. Bo to tak dobrze perspektywicznie było na prawą nogę, nie? Tak jak patrzyłem po fizyce. Oj kurwa, no nie tak. Panowie, no nie tak. Mają przed sobą ostatnie 10 minut. No. Ale to teraz presujmy to. Kontynuować akcję. Oj, niedobrze. Oj, to jest to, dobrze. Do środka mu odegraj, Milik. Z Lewandowskim jeszcze. Kurna, no nie. Zatrzymał strzał. No było tak dobrze. Tak dobrze się zapowiadało, nie? Dobrze, ograni. Nie temu. Dobrze. Lewandowski. Ajajaj, Milik głową? I skutecznie! Na spokojnie, Zielu jeszcze tutaj. Fani chcą oddania strzału. No! Ajajaj. Kogo możemy wymienić? Dobra, wymieńmy Kamińskiego na linię tego. I zobaczmy, co się wydarzy. I też Wirca wymieniają. Ostatnie parę minut. Więc wypadałoby tutaj, kurde, jeszcze coś strzelić. Tą podcinkę jakbyśmy zrobili tak. No teraz! Ajajaj. Teraz za tę interwencję. Dobra. Ten Ter Stegen trochę za mocny jest na tej bramce, no. Jak stwierdzam. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Oj, kontra się szykuje. Żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem, jest dużo miejsca. Już tam. Głową? Nie! Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco.
No nie, no nie w ostatniej minucie, no. No i dobry strzał głową. Ale dobra, dobrze, że przynajmniej mamy tą przewagę, że jest 3-2, a nie 2-2, bo byłaby kaszana totalna. Dobra, na spokojnie, pokiwajmy sobie tu. Linetti. Dobra, jest czas. No ale no nie tak, no nie mogę tak tracić piłek, no. Dobra współpraca. Oj, tutaj rozciągnięcie do Sané. No, no, no. O kurwa, ale go skosiłem. Dobra, wolę ten faul jednak, niż żeby mi strzelił jeszcze jedną bramkę. Tomasz Kędziora nieprzepisowo teraz i sędzia odgwizduje faul. Pójdź z tym Kędziora. O kurwa, niedobrze. Będą podanie robić. O kurwa. I wypiąskowane. Byle dalej. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Ja pierniczę. Ale to był mocny mecz, nie? To był mega mocny mecz. Ale to, co mi się podoba, to to, że mam wrażenie, że fizyka gry się trochę poprawiła. Że ta gra jest przyjemniejsza, że te podania są jakieś takie sensowniejsze. No nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie. Nie wiem, jak to nazwać. No mówię, też nie grałem w tą wcześniej, w te wcześniejsze dwie czy trzy Fify, więc dajcie znać, jak wy uważacie. Natomiast według mnie jest lepsza na pewno niż 19, nie? Jest lepsza na pewno niż 19, bo tak to ostatnia taka naprawdę dobra FIFA według mnie to była 16, później 17 jeszcze chwilę i 18 do pierwszego patcha, bo później zmienili totalnie wszystko. Oczywiście, że wygrałem, tak, tak, natomiast chciałbym zobaczyć statystyki, jak wyglądały. Posiadanie piłki, no powiedzmy, że porówno. Skuteczność driblingów, no okej. Okay. Celność strzałów mamy porówno, dokładność podań miałem dużo mniejszą. Natomiast oczekiwane bramki w ogóle 3-6 i oni też 3-6, ciekawe. Strzałów 13, czyli tyle samo strzałów w zasadzie. Trochę mniej podań, dużo więcej odbiorów, dużo więcej udanych odbiorów. Trochę obron, jakieś tam niektóre faule, 0 spalonych, 2 żółte kartki. No jedna tam była taka totalnie głupia. I no i w sumie tyle, jeśli o to chodzi. Jeszcze sobie zobaczmy te podania. A bo to tak fajnie rozpisane jest jeszcze, w którym, w jak dokładnie posiadanie piłki wyglądało, w której minucie, jak na tym, jak na mapie to wygląda, strzały z której konkretnej pozycji, które siadły bramką, które nie. Ej, naprawdę fajnie to wygląda, to daje naprawdę dużo statystyk. I też od razu wam pokazuję, którędy najczęściej gracie, nie? Ja na przykład najczęściej grałem na Zielińskiego, na 20. Co zresztą widać, no u nich tam wszystko skrzydłem bardzo mocno szło. 16, 10. Także tak to wyglądało. I wydarzenia to co to? Aha, wydarzenia to jest po prostu podsumowanie. Kiedy bramka, kiedy zmiana. Okej. Okay. Ej, to wygląda dużo sensowniej niż we wcześniejszej, niż we wcześniejszych Fifach. Podoba mi się to, kurczę. Podoba mi się to. No. A tak poza tym, słuchajcie, zapraszam was na streamki codziennie, w zasadzie praktycznie codziennie o 21.20 i na YouTubie, i na Twitchu, i na Kiku, gdzie chcecie, tam możecie wpadać. Oprócz tego oczywiście zapraszam was do kolejnych odcinków, nie tylko z Fify. No i co? No i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym. Na razie, cześć!